Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, kolejny odcinek Wiedźmina. Mam się spotkać tutaj z nimi przy stajniach. Stań na straży, bez Ciri dostaniemy się do środka. Dobra. No i kradniemy te konie chyba. Ciri, kurka, lata jak sarenka. No co? Ja mam otwierać? Zamknięte. Może jest inna droga. Kto pija mleko, ten żyga daleko. O! No to nie wiedziałem, że takie rzeczy. Dobra, jak się tam można dostać? Może tu? Tędy nie można. O, i tu jest wejście. Użyj wiedźmińskich zmysłów, by znaleźć sposób na otwarcie stajni od środka. Rozumiem, że ten gościu co się nie obudzi. Pierożek! Kozia skóra. Użyj wiedźmińskich zmysłów, no. Co ja mogę zrobić tutaj, żeby od środka? Zapiszę. Kurka, konie, spokój. No, w mordę jeża, gdzie klucz? Jeszcze tam jest jakaś beczka, ale tak to... Te wiedźmińskie zmysły mi tu za bardzo nie pomagają. Tu coś jest? To na zewnątrz. No tam coś u góry jest, jakieś pakunki. No dobra, to teraz... Widzę, jest klucz. Kurde bela. Interesujący. Jest i klucz. Właśnie. Nareszcie. No dobra. O kurde. Ukradło się konie.
Wiedźmin Koniokrad nie bardzo mi się to podoba. Ale zobaczymy, co dalej. Coś mam taką ochotę na arbuza. Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Geralt. To było świetne. Fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaska. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. No. Słuchajcie, w Tesco u nas arbuzy po 79 groszy za kilo. Poważnie mówię, 79 groszy za kilogram. Także, no jak za darmo praktycznie, no. I słociutkie dobre są. Także sprawdźcie tam u was. Jak ktoś jest arbuzowym maniakiem, takim jak ja, to powinien znaleźć coś dla siebie. Słuchajcie, chciałbym zbroję rzeczywiście poprawić, bo w czym ja chodzę? Zbroja kota ulepszona, ale ja mogę jeszcze lepszą zrobić chyba. I w tym celu chciałbym... Zobaczymy, co to ja mam tutaj. 10% do znaku Quen, no właśnie. Odporność na obrażenia kłuty 150 pancerz i to jest wymagany poziom 23. Ale ja jestem już poziom 31, bo podczas tych zadań strasznie poziom skoczył, naprawdę. Potężnie. Dlatego tak. Najpierw udam się tam, gdzie mi zbroje robią. A to jest, moi drodzy, u barona. Bardzo boleję nad tym, że nie ma tu w środku gdzieś drogowskazu, tylko trzeba ciągle zapieprzać przez to podgrodzie tak jakby i później dopiero do gródka tego wysokiego, gdzie są... O. Zrobimy lepszy pancerz, to w Wiesiu od razu będzie. No jak ty teraz wyglądasz? No nie najgorzej. Taki trochę cieplaczek, ale dobra. Niech będzie. Oj, przy okazji Kimka. Zdecydowanie, żeby miksturki się odrodziły. Świta, także elegancko. Dobra, dawaj monety. Nie wiem, ile tej gry jeszcze zostało, ale podobnie oba dodatki są bardzo długie. No i tutaj jeszcze troszeczkę wiedźmińskich zleceń nam zostało. A co do Radowida, bo pytacie? Radowid zostanie unicestwiony przeze mnie raczej. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? No. Chodzi o wiedźmiński pancerz. Dobra. Cech kota jest potrzebny. Buty. Tu jest kota, ale to są zwykłe. Brakuje składników do wszystkiego. O! Wyśmienite buty wiedźmińskiego cechu kota. I który to poziom? 29. I to właśnie to zrobimy. To będzie... plus 2%, tu plus 12% do pancerza. Niech będzie. Elegancja. To mamy buty. Teraz zrobimy sobie zbroję, widzę. Mistrzowska zbroja to jeszcze za wcześnie, ale...
Wyśmienita, z czego nie mam? To. Dwimerytowa blacha, składnik. I gościuwa nie ma tego. Kurczę, dwimerytowa blacha. Potrzebna. Słuchajcie, moi drodzy, wygląda na to, że nie mogę zrobić pełnego ekwipunku rynsztunku, znaczy, ponieważ nie mam spodni tych ulepszonych schematu, mimo tego, że niby znalazłem. Strasznie dziwna sprawa. Lipa totalna. Co teraz? Otóż zauważyłem, że mam tu kilka zadań. Przede wszystkim są to zadania poboczne, takie jak bez śladu, to nie, ale tutaj racja stanu na 30. Mam tutaj statuetka żołnierza. Pokaż Trist. Statuetkę żołnierza, to jest 14 poziom. Trzeba to wszystko zrobić, bo to są jakieś może ciekawe zadania. Służę wiecznemu ogniowi. Tak. Także idziemy teraz do Triss. Ba, nie tylko uda. Żeby mój star był taki odważny. Niedaleko. No cześć. Tak, Geralt? To twój kolczyk, prawda? Czekaj. Tak, zgubiłam go lata temu. Gdzie go znalazłeś? W Kermoren, w łóżku. Wiesz, którym. A, no tak. Stare, dobre czasy. Mówiłem ci kiedyś, że pięknie się rumienisz? Tak, wtedy właśnie. Jak powiedziałam, stare, dobre czasy. To były moje ulubione kolczyki. Teraz, jak już mam obydwa, będę mogła je znowu nosić. Dzięki, Geralt. Co pomyślałaś, kiedy zobaczyłaś mnie pierwszy raz u króla żebraków? Szczerze? O nie, znowu on. Tak mi się właśnie wydawało. Trudno było do ciebie dotrzeć. Myślałam, że skoro odzyskałeś pamięć i spotkałeś Yennefer, to oczywiste, że wy... Ale jak się okazało, akurat w tej sprawie moja amnezja nie miała nic do rzeczy. Zawsze chciałam być z tobą. No, nie zawsze, ale... Teraz to wiem. Spójrz, co zdobyłem. Chodź, musimy go odczarować. O! To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Odczarować? Kto go, kurczę, zaczarował w tej figurce? Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Spróbujmy odczarować tego żołnierza. Mogę jakoś pomóc przy rytuale? Tak. Stój cicho i nie przeszkadzaj. Inalanda ona reis. Verdentanstedt, enzer Kersen. O. Fender Tanstedt enzer Hese. Espun. O kurka. To trochę niefortunne miejsce. Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam wzgórze. Trwała bitwa. Ja miałem dostać rozkaz. Pamiętam rudowłosa czarodziejkę. Rzuciła zaklęcie. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli, a czarodziejka nazywała się Lyta Neyt, Koral.
Ja też tam byłam. To zdarzyło się dawno temu. Szejsery. Kurczę. Jesteś wyczerpany. Musisz odpocząć. Chyba tak. To się, gościu... zgłosić się do ambasadora Faratry. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. To było interesujące. I wyczerpujące. Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. Dobra, statuetka żołnierza zakończona. Gdzie ja jestem? Znowu tutaj. Dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Bastion w Kermoren. Użyj kaganka Keiry, by zbadać stary bastion. No, zbadajmy. O kurka, przepraszam. Gdzie to mnie prowadzi? Byle nie do centrum. Bo tu się gra krzaczy, jak wchodzę. Chociaż spróbujmy. Czyli wracamy do Kermoren. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czy się gra skrzaczy, jak tu tego użyję, czy nie? Może tylko jak się tutaj ląduje, to wtedy. To tutaj jest bastion. No byłem już tam. Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania Dzikiego Gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. No, odczarowany żołnierz troszeczkę przeniósł się w czasie. Ciekawa byłaby rozmowa jego, jak pójdzie się ujawnić. Dobra, jesteśmy oczywiście w Kermoren. No i zobaczmy. Ja już tutaj byłem. Miałem wam w sumie to chyba pokazać. Już to wytłukłem, co było do wytłuczenia. Użyj kaganka Keiry. Ten kaganek trzeba było chyba... To jest to? Nie. To? Magiczny kaganek, tak. No dobra. Gdzie tu coś będzie? Nic nie widać. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się rano, jak pozwolę odłożyć miecze. Duchy Wiedźmina. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się rano, jak pozwolę odłożyć miecze. Chyba, że tu coś jest. W nocy by tu było ciekawie, co?
Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie Duch przerywaj. Chłopca. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się raną, jak pozwolę odłożyć miecze. No dobra, ale... Już nie pamiętam czego... O! Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Nie mogę tego wziąć. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie... Dobra, tu chyba nic nie ma. Czego ja tu w ogóle szukam? Ale trzeba przyznać, że ta zbroja już nieźle wygląda. Pewnie jego duch krąży po bastionie. O. Może odejdzie, jeśli pogrzebie kości. Róg! Coś się dzieje. Coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Jest. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie. Włazić między skały i mordy w górę. Widły. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. Upiory się pojawiły. No, ale z upiorami to sobie damy radę. Spokojnie. Upiory będą próbowały mnie powstrzymać. Gdzie ja mam pochować tego chłopca? No podniosłem te kości. No kurka, niech mnie to nie rozwala, że nie podniosłem. Tutaj teraz, żeby się dowiedzieć. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do... Zdejmij się raną, jak pozwolę odłożyć miecze. Dobra, spaliłem go. Spaliłem go, panowie i panie. Kurka, takie te zadania tutaj... Nie wykonałem ich od razu. Co tam jeszcze jest ciekawego? Mistrz areny, to nie chcę. Bez śladu, serca z kamienia, serca z kamienia. Racja stanu została. To. To jest Kermoren. To jeszcze zrobimy, będzie koniec odcinka, a w następnym zajmiemy się chyba
unicestwieniem Radovida. Nie to, żebym pałał jakimś wielkim uczuciem do Emhyra. Natomiast gościu robiący czystki... To nie jest zbyt ciekawa rzecz. Korzystając z wiedźmińskich zmysłów, ustal, co zabija utopcę. I to coś będzie na tej wyspie. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Co to może być? Tam była jakaś jaskinia. Nie wiem, czy to nie będzie w tej jaskini. Chyba jednak tak. Dobra, lećmy tam. Troll. Dawno nie widziałem takiego wielkiego okazu. Musi być bardzo stary. Chyba trochę się zdenerwował. Szklany? Przepraszam, skalny troll. To pogadamy z nim. Z trollami zawsze się fajnie gada. No ale kurka, gadać nie chcesz po trollowemu? O Jezu, naprawdę. Chcesz bicia? Co? Przeszła ci ochota? Sam tego chciałeś, kurde byla. Zastawił, no. No ale mu spada HP. Trafiłem do przytulnego mieszkanka trolla, to warto się tu rozejrzeć. No warto się rozejrzeć, warto, warto. List? Mój troll całkiem sprawnie posługiwał się rękami, ale nie posądzałbym go o umiejętność pisania. Notatka z pieczęcią salamandry. To musi być z czasu ataku na Kermoran. Nasz poczciwy troll wyraźnie nie lubi utopców. No i dupa, myślałem, że tu coś jeszcze będzie ciekawego. A ta notatka... zaraz, jak się to robiło? Wszyscy wyznaczeni przez magistra mają się stawić w umówionym czasie pod twierdzą. Każdy na przyporządkowanym wcześniej stanowisku. Spóźnienia, braki zostaną karane. Główny atak na Kermoran przypuścimy za pomocą przerazy. Hehe.
opanowanie twierdzy nie powinno sprawić problemu. Podobno Wiedźminów jest tam tylko garstka, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Za głowę każdego odmieńca czeka nagroda 50 orenów. Po wyniesieniu wiedźmińskich tajemnic musimy się rozproszyć, żeby nie przyciągnąć uwagi. Każdy z was jest od tej pory zdany na siebie. Ponownie widzimy się w Wyzimie. No właśnie, czyli to jest... Plany ataku na twierdzę. Niewykorzystane. Troll zajął się właścicielem dokumentów, zanim ten dotarł do zamku. Zdaje się, że sporo zawdzięczamy temu trollowi. No. Szkoda, że go zabiłem. Otrzymano punkty doświadczenia. Nawiązanie do jedynki Wiedźmina to było. Kiedy był atak na Kermoren. Ale tu mi się podoba. Tu chociaż rzeczywiście im się udało uzyskać ten efekt takich nieprzebytych, potężnych gór. Rewelacja. Dobra, no co, płyniemy. Chyba koniec odcinka trzeba robić. Bo już zadań nie zostało. Chyba zrobię zadanie na Radowida. Tak ciągle się zastanawiam nad tym. Chyba to będzie najlepiej. No więc mapa świata. Ile to tego nagrywania było? No, troszeczkę było. Dobra, moi drodzy, taki beznadziejny wyszedł ten odcinek. Niestety. Także tym przewspaniałym, przepięknym widokiem żegnam się z wami. Kurczę, taka chatka, wyobraźcie sobie, na kompletnym odludziu. Takim, gdzie prawie, że ludzka noga nie stanęła. Macie taką chatkę. Oczywiście, no, wyremontowana, żeby nie tak jak tu. Jest jakiś pomościk. Można sobie tutaj usiąść, tam zarzucić, rybki połapać. Jest dosyć duże jezioro. Potężne góry. A my jesteśmy w dolinie. Coś fantastycznego. Normalnie Nowa Zelandia. Dobra, żegnam się z wami. Do usłyszenia.